Czego lepiej w święta nie robić? Lampki choinkowe, jeżeli mają być wykorzystywane na zewnątrz, w wilgoci, muszą mieć odpowiedni atest. Bez tego mogą doprowadzić do spięcia. Podłączone urządzenia elektryczne i sprzęty kuchenne powinny znajdować się daleko od wody. W innym wypadku może dojść do porażenia prądem. Otwarty ogień, w tym ogień z kuchenki gazowej, powinien znajdować się daleko od ciągów powietrza. W innym przypadku może to doprowadzić do pożaru. Gorących potraw nie powinno się wkładać ani do lodówki, ani do zamrażarki, gdyż mogą ją uszkodzić. Z kabli elektrycznych nie powinno zdejmować się izolacji i samodzielnie ich ze sobą łączyć. To może być niebezpieczne. W czasie świąt dużo pracujemy w kuchni. Aby ta praca była bezpieczna, proponuję wykonać podkładkę pod gorący garnek. Potrzebujemy do tego podstawki pod doniczkę, która jest wykonana z gliny, arkusza filcu, ołówek, nożyczki oraz klej. Podstawkę kładziemy dnem do filcu i odrysowujemy kształt. Następnie wycinamy nożyczkami odrysowane koło. Kiedy koło już jest wycięte, obracamy naszą podstawkę dnem do góry. Smarujemy klejem. Przyklejamy filc. Kiedy podkładka nie jest nam potrzebna, wystarczy obrócić ją dnem do dołu. Kiedy ustawimy ją na stole, nie porysuje naszych mebli dzięki podkładce z filcu. A gliniany talerz użyć do aranżacji świec. Taka aranżacja może być ciekawą ozdobą świątecznego stołu. Zachęcamy do włączenia się do konkursów w ramach projektów Świeć się z energią. A kolejnych świątecznych inspiracji szukajcie na świeciesie.pl.